Telewizja w Polsce.pl wraca do Państwa. Maciej Wolny, witam Państwa po przerwie. Trwa cały czas posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji na tak zwanych zasadach ogólnych. Przed komisją zeznaje przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. I to możemy cały czas, drodzy Państwo, obserwować w obrazkach, kiedy będą też przysłuchiwali się Państwo rozmowie w studiu, a razem ze mną. Moim Państwa gościem jest Jan Śpiewak, prezes Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, zaczynamy od wczorajszej decyzji Komisji Weryfikacyjnej, która uchyliła decyzję reprywatyzacyjną z 2011 roku w sprawie nieruchomości przy ulicy Łochowskiej 38. Kolejna decyzja uchylona. Kolejny, można powiedzieć, chyba sukces Komisji Weryfikacyjnej, ale może przede wszystkim sukces osób, które od samego początku ten problem nagłaśniały. Tutaj jest, można powiedzieć, cicha bohaterka tej sprawy, czyli pani radca prawna z Urzędu Dzielnicy Śródmieście, która no jakby tutaj poinformowała burmistrza Pragi Północ, pana burmistrza Zabłockiego, zresztą z Prawa i Sprawiedliwości, co chyba ma znaczenie w tej historii, że ta sprawa no jest, co to dużo mówić, potocznie mówiąc, śmiedzi. I dzięki Bogu burmistrz w ostatniej chwili zatrzymał przekazanie tej nieruchomości tym osobom, które, no jak wszystko na to wskazuje, dzisiaj chciały ją po prostu wyłudzić. A jedną z kluczowych osób, które brały udział w tym procederze przejęcia tej nieruchomości nielegalnie, był pułkownik SKW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, radca prawny, który... No, na boku odzyskiwał kamienicę na boku, w Warszawie. Na boku odzyskiwał kamienicę jako kurator 128-letniego pana. No i myślę, że to pokazuje, to daje nam takie spojrzenie w głąb tego, co się działo, mam nadzieję, że już się nie dzieje, chociaż różnie można na to patrzeć, w służbach, które miały być przecież odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polaków, za to, żeby nie popełniano przestępstw, za to, żeby grupy przestępcze no, nie robiły sobie z państwa folwarku, a mamy człowieka, który po prostu sam był częścią tego procederu. I myślę, że udział właśnie tego pułkownika SKW w tej sprawie jest, czyni tą sprawę wyjątkową i wyjątkowo burwersującą, bo przykłady przejmowania kamienic na kuratorów, na duchów, było znacznie więcej. Ja znam ja jestem pozwany zresztą w innej sprawie, gdzie pozywa mnie kurator osoby 118-letniej, którym była córka ministra Ćwiąkalskiego. I to się działo, kiedy pan Ćwiąkalski był ministrem sprawiedliwości, a jego córka jako prawniczka, jako kurator tej 118-letniej osoby przejęła pół kamienicy na Ochocie. Więc no, te sprawy pokazują, jak po prostu jak daleko jest posunięta zgnilizna moralna, i która panuje właśnie w zawodach zaufania publicznego, czy to jeśli chodzi o służby specjalne, czy to chodzi o urzędników publicznych, czy to chodzi, jeśli chodzi o adwokaturę. Daleko posunięta w swoim postanowieniu nie stawiania się przed komisją weryfikacyjną jest również prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która pomimo kolejnego wezwania na komisję weryfikacyjną na niej się nie stawia. Jak wczoraj argumentował rzecznik stołecznego ratusza, nie dość, że działania komisji są niekonstytucyjne, to w dodatku jutrzejsza rozprawa nie dotyczy niczego, ponieważ komisja nie zajmuje się żadną sprawą, żadnym adresem. No tak, no wcześniej pani prezydent mówiła, że te sprawy są zbyt szczegółowe, więc ona nie będzie przychodzić, bo odpowiadać może, prawda, urzędnik odpowiedzialny za daną sprawę, a nie ona. A teraz, gdy sprawy dotyczą ogólnie postępowań reprywatyzacyjnych i tego, co się działo w Warszawie, no to już jest zbyt ogólne do pani prezydent. No więc widać, że to są wymówki. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zachowuje się trochę jak szatniarz w misiu Barei. Nie mam pańskiego płaszcza i co pan mi zrobi, prawda? Nie mam waszych miliardów i co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie, jestem bezkarna, nie ma żadnej odpowiedzialności wobec niej. Ona nie chce ani tłumaczyć się z tego, co się wydarzyło w Warszawie. Nie chce się tłumaczyć nie tylko komisji weryfikacyjnej, tylko nie chce się przede wszystkim tłumaczyć nam, mieszkańcom Warszawy. Którym wyjaśnienia się należą. Oczywiście, więc pani prezydent naprawdę, no jest to naprawdę w bardzo złym stylu, bardzo, no jest to też groźne po prostu dla demokracji, gdy mamy osobę odpowiedzialną za tak gigantyczny majątek, za tak ważne, za losy tysięcy ludzi i nie ma żadnej odpowiedzialności. Dlatego mam nadzieję i liczę na to, że zarzuty prokuratorskie, przynajmniej za niedopełnienie obowiązków, za narażenie miasta na straty, będą w końcu postawione pani prezydent. Jeśli ona nie chce się tłumaczyć przed
komisją weryfikacyjną, to niech się tłumaczy przed polskim sądem. A czy sądzi pan, panie prezesie, że dobrym pomysłem będzie zmuszenie, tak naprawdę doprowadzenie siłą, środkiem przymusu panią prezydent przed komisję weryfikacyjną, no bo takie uprawnienia komisja weryfikacyjna nabyła? To jest trudne pytanie i to jest pytanie, które musi rozważyć chyba sam Patryk Jaki, ale też to jest pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, bo tu grozi oczywiście to, że pani prezydent będzie teraz jako prawda męczennik sprawy występować, tak, że on już to widzę po prostu te zdjęcia, prawda, gdy policja Hanna Gronkiewicz w obstawie policji, no bo chyba na to jest obliczone też działanie pani tak prezydent. Jedzie przez pół miasta, ludzie rzucają jej kwiaty i nagle jest Hanna Gronkiewicz jest nagle teraz wielką obrończynią praworządności i demokracji. Zupełnie tak nie jest, no ale z drugiej strony no właśnie mamy taką sytuację, gdzie te wyjaśnienia na wszystkim się należą i po prostu łamie prawo Hanna Gronkiewicz nie wyjaśniając tamtego. Tak więc mówię, albo zarzuty prokuratorskie dla pani prezydent i im szybciej tym lepiej, żeby one nie były przed samą kampanią stawiane, albo się niech, znaczy Ministerstwo Sprawiedliwości musi się po prostu coś zdecydować i wydaje mi się, że ta sprawa pokazuje, że po prostu tu już nie można zlekać z postawieniem zarzutów. Pani prezydent mówi też, że nie chce uczestniczyć w kampanii wyborczej Patryka Jakiego. No, czy to prawda, czy no ja nie wiem, czy Patryk Jaki w ogóle startuje, no ale Patryk Jaki występuje tu jako minister, jako urzędnik państwowy, który reprezentuje interes publiczny i całkiem mu nieźle, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną, idzie. Odzyskał dla miasta, dla nas wszystkich warszawiaków mienie warte setki milionów złotych, a to dopiero prawdopodobnie początek tej działalności. Więc jeśli w sytuacji, w której Hanna Gronkiewicz odmawia wykonywania swoich obowiązków, też mówiłem tu panu redaktorowi tutaj się widzieliśmy wielokrotnie, zawsze to powtarzam. Większość kompetencji, które ma komisja weryfikacyjna, ma Patryk Jaki, posiada również Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona mogłaby wznawiać te postępowania, ona mogłaby jakby cofać te decyzje, ona mogłaby wykonywać te wszystkie procedury i ruchy prawne, które powinien robić dobry prezydent Warszawy. Ona tego nie robi, więc staje w tym momencie de facto po stronie mafii reprywatyzacyjnej. Ona nie dopuszcza do informacji publicznej, utrudnia nam dostęp do informacji publicznych, zaskarża korzystne decyzje komisji weryfikacyjnej do sądu i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tylko to, że ona nie przychodzi na komisję. Wokół tego jest mnóstwo innych działań, które można mieć nawet czasem wrażenie, że to nie jest jakaś forma zacierania śladów. Człowiek, który był odpowiedzialny za wypłatę gigantycznych odszkodowań, też był ten temat w zeszłym tygodniu był przedstawiany, prawda, że Robert N. dostał sam dla swoich klientów 120 milionów złotych odszkodowań, w cudzysłowie. Ten temat, to jest kolejny temat jakby afery reprywatyzacyjnej, którym się nie zajęliśmy, a za wypłatę odszkodowań wcześniej w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zajmował się człowiek, który dzisiaj jest odpowiedzialny za wyjaśnienie afery prywatyzacyjnej w warszawskim ratuszu, czyli on najpierw klepał te lewe odszkodowania, a dzisiaj ma weryfikować, czy te odszkodowania były lewe. No chwilę, no. Znaczy, to jest robienie warszawiaków z idiotów, tak? Ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury na niego w tej sprawie, w której występowała pani Ćwiąkalska i mam nadzieję, że prokuratura wreszcie zacznie naprawdę tutaj poważnie traktować te sprawy, bo ja mam wrażenie przynajmniej, że tego jest za mało. Tu powinno być więcej sił rzuconych, więcej środków i powinny się sypać akty oskarżenia jak za rękawa, bo oni cały czas... Pani Grupińska uważa, że cały czas można nas traktować za idiotów i cały czas może czuje się bezkarnie i naprawdę chciałbym, żeby już naprawdę to już się skończyło. Chyba wszyscy by chcieli, aby to się skończyło, szczególnie mieszkańcy Warszawy, ale też te osoby, których ta sprawa, ta afera reprywatyzacyjna dotknęła bezpośrednio. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz cały czas podaje te argumenty o niekonstytucyjności komisji weryfikacyjnej, o tym, że właśnie Patryk Jaki prowadzi swoją kampanię wyborczą, o tym, że to jest atak personalny, polityczny na nią. A przecież pojawia się takie pytanie, które też jest zadane na portalu wpolityce.pl, że już od 2010 roku konsekwentnie pani prezydent odmawiała stawiennictwa przed radnymi Warszawy, by wytłumaczyć im wątpliwości związane z warszawską reprywatyzacją. Na portalu wpolityce.pl prezentujemy państwu również kalendarium, gdzie od 2010 roku do 2016 roku można prześledzić sobie właśnie poszczególne wezwania, na przykład w 2010 roku we wrześniu, 30 września, nadzwyczajna sesja Rady zwołana z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości na wniosek środowisk lokatorskich. Propozycja środowisk lokatorskich, powołanie specjalnej komisji między innymi do weryfikacji roszczeń. Nie, ratusz miał pełną informację na temat tego, co się dzieje i jakie są wątpliwości podnoszone. W 2010 roku lokatorzy przedstawili bardzo szczegółowy raport, gdzie było wymienionych, już nie pamiętam, około 30 nieruchomości, które zostały oddane ewidentnie niezgodnie z prawem. Hanna Gronkiewicz-Waltz miała być przeprowadzona kontrola w reprywatyzacji
była nawet zapowiedziana, została z jakichś powodów odwołana. Nie wiemy, dlaczego odwołano tą kontrolę. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest szefem, była szefem Narodowego Banku Polskiego, jest profesorem prawa. Ona doskonale sobie zdawała sprawę z tego, co się dzieje, i nie wyobrażam sobie, żeby mogła jakby nie zauważyć, że nagle z budżetu miasta wypływają co roku wypływa setki milionów złotych na odszkodowania, które się nikomu nie należały, jak wszystko na to wskazuje dzisiaj. Więc powstaje pytanie, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz jest słupem po prostu, jest jakimś figurantem, który po prostu nic nie wie, co się dzieje w ratuszu, została tam wrzucona na spadochronie i ona mniej więcej ma taką linię obrony zresztą, tak? Ja nic nie wiem, ja nic nie umiem, ja nic nie potrafię, w ogóle nic mnie to nie obchodzi, tak? Czy jednak... Macie ścieżki rowerowe. Tak, macie ścieżki rowerowe i budżet partycypacyjny, który działa zresztą nie najlepiej. Czy jednak było tak, że jednak miała pewną świadomość tego, co tam się dzieje i z jakichś powodów nie reagowała? I my mamy prawo zadać jej to pytanie. I niech ona odzyskać odpowiedź. Albo jestem niekompetentna, jestem Nikodemem Dyzmą w spódnicy, zrobiłam karierę na plecach dzięki znajomościom i tak dalej, dzięki załatwianiu roboty znajomym, albo jestem profesorem prawa, wiedziałem, co się dzieje, dlaczego nie robiłam, nie wiem, bo się bałam, że mnie zabiją. Niech to powie, no, a my jesteśmy po prostu trzymani, to pokazuje niewiarygodną pogardę wobec mieszkańców Warszawy i wobec tych wszystkich ludzi, którzy dali jej ten mandat do rządzenia Warszawą. Panie prezesie, na koniec jeszcze takie pytanie, być może o niekompetencje państwa polskiego w kwestiach reprywatyzacyjnych. Cały czas czekamy na dużą ustawę reprywatyzacyjną. W związku z tą ustawą pojawia się też bardzo wiele pytań, czy w ogóle jest możliwe, aby przyjąć tę ustawę. Niedawno pojawił się list amerykańskich senatorów do premiera Mateusza Morawieckiego. Chcą, by Polska przyjęła sprawiedliwą ustawę reprywatyzacyjną. Wskazane są punkty, w których nie do końca podoba się projekt, który w Polsce gdzieś zaczął powstawać. Jak pan, panie prezesie, odniósłby się do tego listu? Dopóki nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, będziemy naprawdę cały czas przedmiotem nacisków międzynarodowych i cały czas będzie się toczyć wobec Polski jakaś gra międzynarodowa, na którą mamy mniejszy lub większy wpływ. Wszystkie państwa bloku w Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadziły jakąś formę reprywatyzacji, tak? I teraz chodzi o to, żeby po pierwsze policzyć, ile to by nas kosztowało w różnych wariantach, 20-30% odszkodowania takie, śmakie i tak dalej. Zobaczyć, czy nas na to stać. To nie zostało jeszcze wykonane, tak? Ale zgadzam się, że ja bardzo popieram projekt, który złożył Patryk Jaki, z tym jednym zastrzeżeniem. Nie można wykluczać obywateli państw zagranicznych, tak? Bo każdy sąd międzynarodowy, czy to Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy sądy arbitrażowe odrzucą po prostu taką możliwość. Tylko tutaj, jeśli ktoś posiadał własność przed wojną w Polsce i ją stracił, i przyjmujemy i mówimy, okej, wypłacamy odszkodowania, to musimy wypłacić wszystkim osobom, które posiadały tą własność przed wojną w Polsce. Trzeba ograniczyć liczbę spadkobierców, trzeba ograniczyć wysokość tych opłat, tak? Wtedy myślę, że Polskę będzie na to stać. Jedną z wad tej ustawy, która została wskazana, jest to, że wyklucza ona możliwość zwrotu pierwotnie posiadanej własności. Nie, ale przewiduje tylko część odszkodowania za utracony majątek. Ale to jest to, tego bym absolutnie się nie obawiał. Trzeba pamiętać, że mamy już przećwiczone wersję wypłaty odszkodowań za mienie zaburzańskie, co swoją drogą też jest dość abstrakcyjne, że Polska wypłaca odszkodowania za mienie, które obecnie znajduje się na Ukrainie, i dlaczego Polska ma wypłacać te odszkodowania, nie na przykład Rosja, tak? No ale okej, myśmy to wypłacili i wypłaciliśmy 20% wartości tych nieruchomości. I to poszło do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i to zostało zaakceptowane. To nie musi być 100%, to nie musi być 50%, to nawet nie musi być 25%. To może być 20%. Jeśli uwzględnimy jeszcze stan tych nieruchomości, Warszawa była zburzona w czasie wojny, tak? No to nagle te sumy nam wielokrotnie zmaleją. Trzeba to po prostu policzyć. I myślę, że to jest najgorsze, że my tak naprawdę nie wiemy, ile ta ustawa ma nas kosztować, bo sumy, które się pojawiają, są od 20 miliardów, co jest moim zdaniem dla polskiego państwa nie jest dużym problemem, do chyba nawet 200-kilkudziesięciu miliardów, co oczywiście no to już jest coś, czego państwo polskie na pewno nie jest w stanie udźwignąć. Więc po prostu chodzi o to, żeby to wyliczyć, wypracować model, który zadowoli wszystkie strony i na pewno porzucić myśl, że możemy oddawać po prostu 100% wartości, bo dnia to polskie państwo nie jest. Jan Śpiewak, prezes Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, a my, drodzy państwo, wracamy po krótkiej przerwie.